Niesamowicie pyszna zarzucajka. Wszystkie składniki jak zwykle na końcu w opisie. Zaczynamy. Boczek wędzony, kiełbasa wędzona i kawałek salami. To mi pozostało po pizzy, ale nieważne. To wszystko w kostkę. Chodzi o to, żeby było wędzone. Pokrojone. Teraz brukiew, pietruszka i marchewka. W słupki, korzeniaki. Ciach. Poszły. Dobra, ziemniaki w grubą kostkę. Bach, czy macie mini, czy macie normalne w grubą kostkę. Dymka posiekana, czosnek w plasterki. Dogara, wędlina do miski, szczypior, czyli dymka i czosnek. Odrobina masła klarowanego dogara, niech to się smaży. Teraz szczypior i czosnek, dogara. Bach, kurki też dogara. I reszta masła. Pac, wpada. No już, okej, wpadło. Świetnie. Przesmażamy razem od razu z korzeniakami. Niech to się posmaży. Dodajemy sól i pieprz, mieszamy, majeranek, trochę zieleninki i się smaży. Przykrywam, niech się chwilę podusi razem. Jak się podusiło, to ziemniaki razem z wodą. Też mieszam i dodaję już do tego, bach, 4 litry wody, żeby było wszystko. Niech się gotuje, a jak to się gotuje, to mam czas na moje ciasto do mojej zarzucajki. Jajko, sól i mąka. Jak zwykle miska była za mała, wywaliłem na brat, wyrobiłem ciasto, wkładam do miski, czekam, aż mi się warzywa ugotują. Warzywa mięciutkie, no to zarzucam moje kluski po troszeczku, aż się wypłyną. Wypłynęły, to teraz majeranek, reszta zieleniny i jeszcze 5 minut gotowania. Dosłownie jest zarzucajka gotowa. Zarzucajka z kurkami. Pyszna na wędzące. Zróbcie. Podzielcie się ze mną, bardzo Was proszę, jak Wam wyszła i jak Wam smakowała.